Ruiny pałacu w Pniowie. Rezydencja została wzniesiona po 1770 roku dla Hansa Benedikta von Gröling, nowego właściciela Pniowa, świeżo nobilitowanego generała pruskiego. Budynek murowany z cegły, potynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, był nakryty dachem mansardowym z lukarnami. Fasada dziewięcioosiowa z ryzalitem, zamkniętym trójkątnym przyczółkiem, poprzedzony filarowym podcieniem z tarasem u góry. Elewacja tylna również dziewięcioosiowa. Układ wnętrz dwutraktowy z sienią na osi. Fasady zachowały ślady podziału pilastrami, gzymsu wieńczącego oraz obramień okiennych. Pałac w Pniowie przechodził różne koleje losu. Syn fundatora, Leopold von Gröling, już w 1819 sprzedał posiadłość. Kolejni właściciele Pniowa przebudowali rezydencję, między innymi w 1840 i 1880 roku.
Podczas tej ostatniej przebudowy od północy dołączono do pałacu niewielką oficynę. Koniec świetności rezydencji nastąpił w 1945 roku. Pałac uszkodzony podczas działań wojennych w czasach Polski Ludowej nie został odbudowany. Druga wersja zdarzeń, że uszkodzenia po II wojnie były niewielkie i pałac do końca lat 70. był zamieszkały w górnej części, a dolną wykorzystywał PGR. W latach 90. XX wieku, podobnie jak w całej Polsce, PGR został zamknięty. Do następnego.